Добрый вечер. Коротенькое видео для... Króciutkie wideo dla rosyjskich demokratów, zwolenników Zachodu, nielubiących współczesnej polityki Kremla. Ale najpierw powiem dla ukraińskich patriotów. Piszecie do mnie, a dlaczego ty uciekłeś? Dlaczego ty tam? Jestem tu w Europie, ponieważ nie jestem patriotą. Nie jestem patriotą tej Ukrainy, którą wy teraz stworzyliście. Byłem patriotą tamtej normalnej Ukrainy radzieckiej, w której urodziłem się i wyrosłem. Dlatego jestem tu, a wy tam sami wariujcie, obywatele naziści. Teraz powiem dla ruskich. Zwracam się do was, do tych prawidłowych chłopczyków i do siwych już, i do młodych, którzy mówią, o Putin nie ma racji, jaka niedobra jest wojna, jak to jest niedemokratycznie, jak niehumanitarnie, jak po prostu nierozsądnie. Takich patriotów w Rosji jest wystarczająco, jak na prowincji, tak i w stolicy. Aż do Dalekiego Wschodu. Oni krzyczą, że niedobra polityka, nieprawidłowa, trzeba być dobrymi, znajdować w końcu wspólny język i że giną nasze rosyjskie chłopczyki i ukraińskie dzieciaczki giną. Tak oto wam powiem, obywatele rosyjscy patrioci. Ja tych ukraińskich chłopczyków znam bardzo dobrze. Urodziłem się tam i wyrosłem. Wiele lat mieszkałam na Ukrainie. Bardzo dobrze znam chłopaków z centralnej Ukrainy, a jeszcze lepiej poznałem chłopaków z Iwano-Frankowska, z Lwowa. I powiem wam, ruskim, kto nie popiera politykę Putina. Jeśli nasi chłopcy, nasze obrazowe Ukraińcy, chłopaki z prawego sektoru, ci niedobitki pozostałe z Azowu, jeśli oni przyjdą do was, do Rosji, nie daj Bóg, oni wchodząc do waszych miast i wsi, nie będą pytać, kto był za Putina, a kto przeciw. Będą zabijać, rżnąć wszystkich. I oczywiście w ogólnej masie będą bezlitośnie ucinać głowy wam, tym, kto był przeciwko tej operacji. Mogę was i ucieszyć, i zmartwić. Wszystkie wasze próby oblać błotem Kreml, zatrzymać wojnę, jak to mówicie, i uratować Rosję od zagłady, to są szalone pomysły, ponieważ śmiem was zapewnić, jeśli nie daj Bóg w jakiś fantastyczny sposób, nie daj Bóg, aby zwyciężyła ta Ukraina, która jest teraz, aby zwyciężyła Rosję, nie rozumiecie, że to będzie nie koniec władzy Putina, to będzie wasz koniec. Ponieważ kiedy przyjdą chłopaki z obwodów banderowskich do was, użyję tego słowa, ponieważ bez niego się nie da. Jeśli banderowcy przyjdą ratować was od Putina, to wam koniec. To są słowa Ukraińca, zwykłego człowieka znającego realia dzisiejszej Ukrainy, przez które uciekł na Zachód. Myślących w ten sposób Ukraińców jest bardzo dużo. Nie wszyscy mieli możliwość uciec. Pójdę tropem rozumowania tego człowieka i zadam pytanie Polakom, którzy tak kibicują obecnemu neobanderowskiemu rządu ukraińskiemu. Czy rzeczywiście myślicie, że po wygranej z Rosją zatrzymają się i nie pójdą na bezbronną Polskę? Ano tak, przecież od lat, od dziesiątków lat straszono Polaków, że Rosja tuż, tuż napadnie Polskę. I wiele Polaków tak jest przestraszona tym faktem, że nawet nie jest w stanie odpalić logiczne myślenie i zastanowić się, po co Rosji, największemu państwu na ziemi, potrzebna byłaby Polska. Po co miałaby stwarzać sobie dodatkowy ból głowy i okupować rozkradzione i zadłużone państwo, do tego z rusofobiczną do szpiku kości ludnością. Poza tym Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec Polski. A Ukraina? I owszem, jeszcze ta Ukraina, która dziś gloryfikuje sprawców rzezi wołyńskiej. Myślcie, Polacy, myślcie. Если не дай бог каким-то фантастическим образом, не дай бог, чтобы победила вот эта Украина, которая сейчас победила Россию, вы не понимаете, что это будет не конец путинской власти, это будет ваш конец. Потому что когда придут ребята с бандеровских областей к вам, но я употреблю это слово, потому что без него никак. Если бандеровцы придут спасать вас от Путина, то вам пиздец.